Na zjeździe autostrada 1 w Czekanowie bus uderzył w barierki. Zginęły dwie osoby. Do wypadku doszło po godzinie 6 rano. W samochodzie podróżowało kilku mężczyzn, dwóch nie żyje. Pozostali trafili do szpitali. Paweł Jędrusik. Do tragicznego wypadku doszło po godzinie 6 rano na pasie zjazdowym z autostrady A1 w miejscowości Czekanów w powiecie tarnogórskim. Kierowca busa marki Citroen, którym oprócz niego jechało 6 osób, z nieustalonych jak na razie przyczyn uderzył w bariery energochłonne. Na miejscu interweniowała straż pożarna i policja. Zastano zderzenie samochodu osobowego, busa przewożącego osoby, który uderzył w bariery energochłonne. Wskutek z tego zdarzenia niestety na miejscu poniosły dwie osoby śmierć. Cztery osoby zostały poszkodowane jako ranne. Działania straży pożarnej na zabezpieczenie miejsca zdarzenia, pomocy społecznej, ratownictwu medycznemu, udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Na miejscu zginęły dwie osoby w wieku 63 i 57 lat. Czterech pasażerów trafiło do szpitali. Utrudnienia w tym miejscu trwały do południa. Przez kilka godzin zjazd z tej autostrady w miejscu zdarzenia był zablokowany, ponieważ pod nadzorem prokuratora policjanci gromadzili szczegółowe dane dotyczące tego zdarzenia, aby w chwili obecnej zacząć wyjaśniać wszelkie okoliczności i przyczyny tego zdarzenia. Okoliczności tragedii wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.